Zatrzymaliśmy się pod bardzo symboliczną kamieniczką, w której urodził się słynny filozof Arthur Schopenhauer. I chciałbym tutaj dokonać takiej prezentacji, kto bierze udział w tej paradzie. Oczywiście przygrywa nam wspaniała orkiestra Dęta, Kaszubska, Kociewska, orkiestra Dęta, Torpeda. Duże brawa dla orkiestry. Bardzo dobrze. Witamy Stowarzyszenie Nasz Gdańsk. To stowarzyszenie działa właśnie przy ulicy Świętego Ducha. Witam przede wszystkim przewodniczącego, pana profesora Andrzeja Januszajtisa. Brawa duże dla pana profesora. Witam też szkołę podstawową numer 88 imienia Daniela Gabriela Fahrenheita w Gdańsku. I zaraz poproszę uczniów, którzy niosą wizerunki słynnych gdańszczan, którzy byli słynnych gdańszczan lub ludzi, którzy byli związani z ulicą Świętego Ducha, tutaj, żeby nam się zaprezentowali na scenie. Witam chór Mieszki Gdańskie. Brawa! Witam gdańszczanki, wspaniale ubrane tam na końcu, przepiękne kobiety, które właśnie ubierają się w stylu gdańskim i propagują gdańskość. A teraz, tak jak mieliśmy ustalone, zapraszam uczniów z podobiznami tutaj, słynnych gdańszczan, którzy mieszkali na ulicy Świętego Ducha. Chodźcie wszyscy, którzy trzymacie te podobizny. Chciałbym, żebyśmy zapoznali się z tymi osobami, które tutaj mieszkały. Tutaj bliżej do mnie, nie bójcie się. O! Od razu widać, kto się przebrał za króla Jana III Sobieskiego, tak? Król Jan III Sobieski był współfundatorem Kaplicy Królewskiej, proszę Państwa. Także witamy króla. Ja teraz poproszę po kolei, będę wymieniał słynnych gdańszczan. Chciałbym, żebyście dzieci się tutaj pokazały, tak? Maria Henrietta Chodowiecka. Mamy Marię Henrietę Chodowiecką? Kto tutaj trzyma podobiznę? Może, wiesz co, pomogę ci wejść na górę. O, poczekaj. O, jesteś u góry. Brawa dla Marii Henriety Chodowieckiej. Po kolei będziemy... Może jakiś pan pomoże wstawiać te dzieci do góry, bo nie dam rady. Nie za słaby, tylko za zajęty. Daniela Chodowieckiego, słynnego malarza gdańskiego. Kto tutaj? O, już. Już, mamy Daniela Chodowieckiego. Mamy Edwarda Friedricha von Konradiego, twórcy najstarszej średniej szkoły w Gdańsku, słynnego Konradinu. Mamy jego syna, Karla Friedricha von Konradi. Jest? Mamy, nie mamy? Mamy słynnego architekta Hansa Strakowskiego, który zbudował nam bramę nizinną, bramę żuławską, bramę świętego Jakuba, wysył kamieniarski zbrojowni z ratuszu Starego Miasta. Joanna Schopenhauer jest z nami, mama Artura Schopenhauera i słynna pisarka. Mamy Artura Schopenhauera, słynnego filozofa, pesymistę, ale który tworzył świetne rozprawy i między innymi dzisiaj zapraszamy dzieci do biblioteki pod Żółwiem na takie warsztaty z dyskusji o sporze, o kłótni. Czy kłótnia może być konstruktywna? To bardzo ciekawe warsztaty dla dzieci od lat 8. Mamy na pewno jedną z najsłynniejszych postaci korsarza słynnego, Pawła Benekę. Dzięki któremu do Gdańska przyjeżdżają turyści, bo on zdobył ten słynny obraz Hansa Memlinga, Sąd Ostateczny. Mamy Daniela Granata, słynnego gdańskiego burmistrza. A, piraci do góry, a to aż trzech mamy tutaj papów. Mamy Karla Friedricha Granata. Jest Karl Friedrich, ksiądz, i teraz
ksiądz Stanisław Bogdanowicz, słynny ksiądz prałat Bazyliki Mariackiej. Tu muszą być duże brawa, bo pamiętamy wspaniale księdza. Pamiętamy wspaniałego księdza. Mamy Gabriela Daniela Fahrenheita. Oczywiście musiał wziąć ze sobą termometr, tak. Mamy Krzysztofa Arciszewskiego. Mamy Bartłomieja Ranisza. Andreasa Schlutera. Andreas nie. Poprosimy. Mały Andreas. Alberta Grobeka. Jana III Sobieskiego. Jeszcze został nam Gottlieb Losin i Tymon van Gramme. Nikodem, do góry. Wyżej. Bijemy pięknie brawo. Jeszcze poproszę też o brawa dla... Właśnie pan profesor robi zdjęcie, to nie będę przeszkadzał, ale dla największego znawca gdańskich ulic i zabytków, pana profesora Andrzeja Szajpisa, który... Brawo! To wszystko opisuje. Nie, panowie. Nie. Także dziękuję, że zatrzymaliśmy się przy tej kamienicy. Ja powiem państwu jeszcze wykorzystując tą okazję. Odbyła się msza, co mamy w planie. Odbyła się msza o 11:00. Po tej mszy właśnie tworzymy tą paradę, a o 13:00 odsłonimy kamienne serce miasta Gdańska. To jest miejsce, które jest wynikiem działań pana profesora. Między innymi, ale mi się podoba stwierdzenie pana profesora, że jeżeli coś się zrealizuje w 30%, to się dużo zrealizuje i dzięki właśnie panu profesorowi odsłaniamy kamień, który zaginął podczas remontu w latach 60. Odsłaniamy go w 100%. I to jest kamień, który wyznacza symboliczne przecięcie się kwartałów granic miasta Gdańska, czyli to jest takie symboliczne serce miasta Gdańska. To odbędzie się o godzinie 13:00. Potem mamy dużo interesujących atrakcji dla dzieci. Jeżeli są dzieci albo babcie, albo które mogą zadzwonić po swoje wnuki, to warto tutaj przyjść, bo będzie warsztat lepienia pierogów. Pierogarni, Stary Młyn, będą właśnie te warsztaty z retoryki, z prowadzenia dyskusji zainspirowane filozofią Schopenhauera. Będzie pamiątka z Gdańska, czyli warsztaty plastyczno-literackie dla wszystkich dzieci. Będzie tworzenie znowuż plastycznych prac zainspirowane Świętym Duchem, bo to jest najbardziej uduchowiona impreza w Gdańsku, czyli ulicy Świętego Ducha. Potem przy fontannie czterech kwartałów od 14 do 16 malujemy buźki na lwy gdańskie i będziemy też rysowali piękne kamienice. Możemy tam na skwerze takim zielonym, który właśnie ma być, te warsztaty mają być inspiracją do zagospodarowania tego kawałka zieleni na ulicy Świętego Ducha. Towarzyszenie Nasz Gdańsk zaprasza wszystkich na quizy i konkursy, które będą dotyczyły ulicy Świętego Ducha miastowych mieszkańców. Tutaj było kilka informacji, także państwo słuchaliście uważnie, to już znacie odpowiedzi na większość tych pytań, które tam można zrobić cenne nagrody, między innymi książki właśnie pana profesora. Można się przejść po ulicy Świętego Ducha też z przewodnikami, to jest cyklicznie. 14, 15, 16, 17, 18, dwóch przewodników, Ania Kruszewska i Paweł Daszkiewicz, będą oprowadzali wszystkich chętnych w ciągu całego dnia po tej ulicy. Od 14.30 do 19.00, od 14.30 nastąpi otwarcie biblioteki Stowarzyszenia Nasz Gdańsk, to jest biblioteka pod Żółwiem. I o 15:00, jakbym nie prowadził imprezy, to bym na pewno przyszedł na wykład księdza Krzysztofa Niedawdowskiego. Wspaniały wykład, na pewno opowieści uliczne ksiądz to nazwał, czyli wspomnienia z dzieciństwa pewnie, tak? Wspomnienia z przebywania na tej ulicy, to jest Kaplica Królewska. I o 16:30
będzie wykład pod tytułem Ulica Świętego Ducha, wykład pana profesora Andrzeja Jemuszajkisa. Będą też wystawy i stoiska, czyli pejzaż. To poproszę, ciąg dalszy na to. Poprosimy o orkiestrę o marsz. Ja jeszcze na dodanie. Jedna z najpiękniejszych teraz świeżo po remoncie w 2017 roku. I najdłuższa, i mająca słynnych mieszkańców. Orkiestrę poprosimy jeszcze o...
Powiem parę słów. Właśnie minęliśmy tutaj budynek, w którym mieści się stowarzyszenie nasz Gdańsk. Brawa dla ludzi, którzy działają w tym stowarzyszeniu, którzy właśnie dbają o Gdańsk, interesują się jego historią. Także tutaj właśnie mieści się w tej kamienicy przy numerze 119 na 121. Będzie uroczyste otwarcie biblioteki o 14.30, tak jak powiedziałem, biblioteki pod Żółwiem. I tam właśnie zapraszamy wszystkie dzieci. Pod przedproża biblioteki, tam będą różne konkursy, różne warsztaty organizowane dla dzieci, z nagrodami oczywiście. Mijaliśmy też tam na rogu kwartału tych kamienic, rozłożyło swoje stoisko Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Tam jest taki projekt, żeby stworzyć jakąś rzeźbę miejską, mebel miejski. Tam zostały wyłonione w ramach konkursu 4 pracownie, które będą przedstawiały konkursowe projekty i ten projekt zostanie w tym roku jeszcze zrealizowany. No i jak będziemy już dochodzić do Kaplicy Królewskiej, miniemy pierogarnię Stary Młyn. Jak ktoś zgłodnieje, to najlepsze pierogi na Starym Mieście. No i ta pierogarnia też organizuje warsztaty dla rodzin, dla dzieci z lepienia pierogów. Także zapraszamy serdecznie na te wszystkie imprezy, a teraz poprosimy jeszcze raz naszą orkiestrę o marsza i wracamy pod Kaplicę Królewską o godzinie 13:00. Odsłonimy kamienne serce miasta Gdańska, czyli umowne centrum, punkt centralny naszego miasta. Zapraszam orkiestrę i zapraszam wszystkich gości Gdańska do wspólnego świętowania z ulicy Świętego Ducha, dzisiaj przez cały dzień.
zrobiła furorę. Wszyscy turyści z okolicznych ulic przyszły posłuchać. Szersze koło, proszę Państwa, i z każdej strony wszyscy uczestnicy, widzowie, turyści, niech zgromadzą się w koło. Czekamy na Pana Prezydenta, który uroczyście z Panem Profesorem Andrzejem Januszajkisem odsłoni nam nasz kamień wyznaczający serce miasta Gdańska, czyli... Poprosimy orkiestrę jeszcze zagranie nam skocznej. To zamykamy z tej. To że za blisko proszę. No, za blisko, to... za blisko. Jeżeli szerzej staniemy więcej, niż będzie widziało, to co szerzej. Niesamowitego. I prawda, że panie mają taką werwę, że nie potrzebowały żadnych mikrofonów, a cały ten słyszał. Brawo! Duże brawa! Brawo! Proszę Państwa, za chwilkę będzie odsłonięcie, mamy jeszcze na to 10 minut, ale ja może powiem troszeczkę, to jest kamienne serce miasta. Tradycja takich, umieszczania takich kamieni sięga starożytnej Grecji i Rzymu. Zachowały się one również w wielu nowożytnych miastach, takich jak Lejda, Tallinn, Londyn, Paryż, Arnhem. No i my teraz
de facto nie odsłaniamy nowego kamienia, tylko wraca ten kamień do Gdańska, który właśnie w latach 60. XX wieku zaginął gdzieś, jak nam asfaltowali tą piękną ulicę. A w 2017 właśnie miasto Gdańsk przywróciło dawny plac ulicy Świętego Ducha, czyli wyłożyło to piękną kostką brukową, zrobiło piękny remont, piękne ławki, no i postanowił i z inicjatywy między innymi pana profesora Janusza Iwis. Wezmą też udział oprócz pana profesora Janusza Iwisa i w imieniu pana prezydenta Adamowicza, pani prezydent Dulkiewicz, wezmą też radny miasta Gdańska, pan Marek Bumblis. Witamy serdecznie. I pan Marek był właśnie w komisji, która opiniowała, komisji konkursowej, która opiniowała po prostu i wybierała zwycięzcę tego konkursu na oraz pan Jacek Bendykowski. Fundacji Gdańska. I do konkursu, proszę państwa, który odbył się w marcu, zgłosiło się łącznie 11 autorów, którzy zgłosili 17 projektów. Posiedzenie sądu konkursowego odbyło się 9 kwietnia. No i w wyniku konkursu pierwszą nagrodę zdobył pan Tomasz Jażdżewski. I ta nagroda wynosiła 3000 zł i to jest właśnie ten kamień i ta tablica jest jego autorstwa. Ona przedstawia granice miasta Gdańska z XVII wieku. Wykonana jest z bloku granitu Rapakiwi o bryle walce i wymiarach o średnicy 700 mm, wysokości 160 mm. Górną powierzchnię kamienia pokrywa plan miasta z XVII wieku, którego centrum stanowi lokalizacja pomnika. Plan powstał poprzez zagłębienie w kamieniu około 5 mm powierzchni zajmowanych na planie miasta przez rzeki, kanały, fosy. Plan miasta otacza napis Kamienne Serce Miasta 1888-2018. No i zwycięski projekt Fundacja Gdańska przekazała w darowiznie Stowarzyszeniu Nasz Gdańsk, które będzie się tym kamieniem opiekowała. I poprosimy teraz panią prezydent, panów radnych, pana prezesa Fundacji Gdańska, pana Jacka Bendykowskiego. Bardzo piękny projekt. Ja muszę powiedzieć, że jestem szczęśliwy w imieniu Fundacji Gdańskiej, że mogliśmy być częścią tego projektu. Projekt typowy dla Gdańska od pewnego czasu, czyli projekt społeczny, bo tak jak mówił pan przed chwilą, on się narodził społecznie i został zrealizowany siłami społecznymi w dużym stopniu ze wsparciem miasta Gdańska. Inicjatywa, pan profesor Januszański z Bioceniony pisał o tym kamieniu od czasów, w których, przepraszam panie profesorze, że powiem szczerze, wielu z nas jeszcze nie było na świecie. I tak mniej więcej co dekadę się ten temat pojawiał. Kiedy wreszcie w ostatnim okresie Stowarzyszenie Nasz Gdańsk z panem profesorem na nowo zwróciło się z taką inicjatywą. On uzyskał bardzo szerokie oparcie. Bardzo wiele stowarzyszeń się w to zaangażowało. Stowarzyszenie Nasz Gdańsk jest taki portal znany w Gdańsku, strefa prestiżu, z którym wiele nas dzieli, ale łączy nas miłość do Gdańska, żeby takie rzeczy odtwarzać. Więc kiedy pan profesor zwrócił się do nas, do Fundacji Gdańskiej z prośbą o pomoc, nie wahaliśmy się długo, bo to się absolutnie mieści w tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli w budowaniu tożsamości Gdańszczan i za to, że mogliśmy być częścią tego projektu, panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy. Chciałem
to piękna, że fundacja się włączyła do tego. Oczywiście strefa prestiżu też w swoim czasie dużo zrobiła, za to też dziękuję, bo przygotowali nawet jakiś projekt wstępny. No ja się tym zajmuję od bardzo dawna, bo ja widziałem ten kamień jeszcze, czyli w latach 1960, kiedy żył jeszcze Roman Wyrobek, który przed wojną tutaj działał. I on mnie kiedyś tu przyprowadził i pokazał taki różowy kamień tych właśnie rozmiarów. Jakieś napisy były, ale nieczytelne. A potem nagle wyasfaltowano ulicę, kamień znikł. Potem po pewnym czasie w 1988 roku w kalendarzu Kreisztan niemieckim ukazał się artykuł, że tu był taki kamień, z tym, że oni go lokalizowali tam przy Przędzalniczej. No ale ja pamiętałem, że był tu. Potem poszukiwano tego kamienia, ja też w tym brałem udział. Zajmowano asfalt w kilku miejscach i nie znalazł się kamień, bo po prostu ktoś go sobie zabrał. Ładny, mógł się przydać do grudka, a może poszedł na złą, nie wiadomo. No także wróciliśmy do tego po pewnym czasie, ale tak jak mówię, udane dziecko ma wielu ojców, dlatego daje pełną sprawiedliwość strefie prestiżu i przede wszystkim Fundacji Gdańskiej, która z właściwą energią zabrała się do tego, także bez niej byłoby nam o wiele trudniej. Cieszę się bardzo, bo to jest tradycja bardzo stara. Państwa, zaczęło się to wszystko w starożytnej Grecji, kiedy Zeus puścił dwa orły na końce ziemi, a wtedy wiadomo, ziemia była płaska, niektórzy do dzisiaj nie powierzą, miała swoje końce. To były dwa orły z jednego jaja, czyli bliźniacze, jednakowo latające, i kazał lecieć w swoją stronę, aż się spotkają. To będzie środek świata. Okazało się to, że to były starożytne delfy. I tam do dziś pokazują taki kamień, który nazywamy Omphalos, czyli pępek, pępek świata, pępek ziemi. Potem Rzymianie mieli kamień taki do mierzenia odległości na słynnych drogach rzymskich w Rzymie, na Kapitolu. To przejęło średniowiecze i na przykład w Paryżu przed katedrą, no, że tam można oglądać kamień, od którego mierzono i mierzy się odległości na drogach tramskich do dziś. A kamień był tam nie ten, bo kamienie szybko się zużywają, trzeba je wymieniać. Kamień był już w XII wieku. W Londynie, co prawda, w muzeum pokazują też kamień środek Londynu. W miastach holenderskich jest sporo takich kamieni, na przykład w Lejdzie są trzy, biały, niebieski, czerwony. One oznaczają miejsca jurysdykcji trzech różnych podmiotów, a więc miasta hrabiego, który był szefem, takim wojewodą, i kościelnej jurysdykcji. No i do tego nawiązują inne miasta. W Tallinie na placu ratuszowym rynku są aż cztery kamienie, z tym, że trzy są stare, każdy coś symbolizuje, a czwarty umieszczono w roku 1970 którymś i to jest punkt zerowy miasta Tallina. Nasz kamień jest mniej więcej w jednakowej odległości od bramy Majorów na końcu Nowych Ogrodów, to była brama, przez którą Siedlec się wjeżdżało, i bramy obecnie nazywanej Żuławską na końcu Długich Ogrodów. Tak dokładnie to środek wypada tam, po tamtej stronie Kaplicy Królewskiej, bo wtedy tak dokładnie nie mierzono. Tam z kolei była linia przecięcia granic kwartałów upamiętniona pod Padną, którą dzisiaj troszeczkę przesuniętą też mamy. Także jest to zgromadzenie punktów, które świadczą o tym, jak ważna była ulica Świętego Ducha. I dlatego postanowiliśmy uświetlić to świętem ulicy ulicę, ale jednocześnie ważnym punktem stało się odsłonięcie tego kamienia wykonanego pięknie. Niestety
tu pan Lipecki mógłby powiedzieć, kto go konkretnie wykonywał, bo to też jest ważne, nie tylko projektant, ale wykonawca. Ja oczywiście o tym napiszę i wtedy umieszczę, a teraz daję pełną chwałę tym wykonawcom. No i oczywiście umieszczono go na starym miejscu. Będzie działał, napis jest Kamienne Serce Gdańska. Pomysł tej nazwy to jest Fundacja Gdańska. A napis też głosi, że restytuowano go w 2018 roku. Także odsłonimy go za chwilę i niech trwa jak najdłużej, a jak się po pewnym czasie zużyje, to nasi następcy nowy zrobią, tak jak to robią Holendrzy, Niemcy, a Francuzi, Anglicy, wszyscy. Bardzo dziękujemy panu profesorowi za ciekawe przedstawienie historii. Szanowni Państwo, dwa słowa, przepraszam za głos, ale finalizowanie tego przedsięwzięcia nam głos odebrało. Pan Wojciech Mandlik, znany, ale przede wszystkim ceniony gdański kamieniarz od wielu pokoleń, wykonał ten kamień. Wymagał on dość dużego kunsztu, umiejętności. Wczoraj go tutaj, tak powiem, oprawialiśmy w jezdni. I mamy zapewnienie, że on przetrwa wieki, bo jest zamontowany na 1000 lat. Także myślę, że to, co pan profesor mówił, że będziemy poprawiać, a my go murowując tutaj tą jezdnię, jeszcze z tej dzisiejszej także uroczystości, tej wczorajszej, zapisaliśmy takie sprawozdanie dla następnych pokoleń w butelce. Tak, żeby ci, którzy odtopią kiedyś tam za x lat, wiedzieli, że to akurat 14 i 15 września 2018 roku, nawet jak się zetrze, to że jest taki ślad i on zostanie. I mamy w końcu w Gdańsku bijące serce. Jest początek. Dziękuję. Jeszcze tylko dodam, że tym trwałości kamienia, w gwarancji, że on będzie tu przez 1000 lat, a może jeszcze jeden dzień dłużej, pomoże nam, mam nadzieję, patron ulicy, czyli święty. O, brawo. Zapraszamy panią prezydent. A, może pan radny jeszcze chciałby zabrać? Pani prezydent. Dzień dobry. Aleksandra Dulkiewicz. Witam państwa bardzo serdecznie. I pani prezydent będzie miała tą właśnie przyjemność z panem profesorem odsłonić kamień, ale poprosimy o parę słów. Widzę tu wielu przyjaciół, moich sąsiadów, bo jestem dziewczyną ze Śródmieścia, podobnie jak ksiądz Krzysztof, podobnie jak pan profesor, ale także wielu z was. Pan radny też w Śródmieście, ale Dolne Miasto, Marcin Bidziuk, Teresa Wasilewska, jest tu nas bardzo, bardzo wielu. Jestem dzisiaj bardzo szczęśliwa, bo to, że odsłaniamy to serce, to efekt współpracy wielu środowisk. Z jednej strony to widoczne tutaj właśnie Stowarzyszenie Nasz Gdańsk, inicjatywa pana profesora, pierwszego przewodniczącego Rady Miasta Gdańska po zmianach w latach 90-94. Myślę, że to także kontynuacja pana jubileuszu, panie profesorze, który hucznie niemal miesiąc obchodzimy. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie w imieniu także pana prezydenta Pawła Adamowicza. Dziękuję panu prezesowi Fundacji Gdańskiej za to, że umiejętnie połączył te różne inicjatywy. Trzeba także wspomnieć o strefie prestiżu, bo to też takie środowisko, które o to upamiętnienie zabiegało, więc państwu wszystkim dziękuję i rozumiem, że przechodzimy do słonięcia. Tak, uprzejmie prosimy o dokonanie tej wspaniałej czynności. Poprosimy o zerwanie. Duże brawa. Odsłonięcie kamienia stało się faktem. Poprosimy może jeszcze raz mieszki gdańskie, żeby może uświetniły też ten fakt kolejną pieśnią. Uda się, drogie panie? Nie, tak? Nie, 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 n
Robimy zdjęcia, mieszki gdańskie zaśpiewają nam kolejną gdańską pieśń. Zapraszamy o godzinie 15, a ten centralny punkt, właśnie którym było odsłonięcie naszego kamienia, kamiennego serca Gdańska, mamy już za sobą, ale świętujemy przez cały dzień. Także proszę Państwa, zapraszamy serdecznie na wszystkie imprezy, które są przygotowane na ulicy Świętego Ducha. Jak słyszeliście, pan profesor niesamowicie opowiada i on o godzinie 16.30 w Kaplicy Królewskiej przeprowadzi wykład dotyczący ulicy Świętego Ducha, a wcześniej o godzinie 15.00 mieszkaniec ulicy Świętego Ducha, ksiądz Krzysztof Niedałtowski, w Kaplicy Królewskiej opowie o uliczne opowieści, o swoim dzieciństwie, o swoim przebywaniu pewnie na tej ulicy. Także bardzo ciekawe dwa wykłady nas czekają. To dla dorosłych, ale myślę też i dla dzieci. Generalnie zapraszamy też, proszę Państwa, tutaj. Widzicie bardzo blisko fontanna czterech kwartałów. Tam będą warsztaty dla dzieci z malowania na chodniku kredą, które były związane z tą ulicą. Oni tutaj zaprezentowali, także duże brawa dla szkoły. Uprzejmie dziękuję za obecność na odsłonięciu tego kamienia i zapraszam serdecznie wszystkich gości, wszystkich gdańszczan, wszystkich turystów, których zaciekawiliśmy tą uroczystością naszą do uczestniczenia w naszych atrakcjach, które przewidzieliśmy na ten cały, mam nadzieję, słoneczny dzień.